Maciej Rybus, urodzony w sierpniu 1989 roku w Łowiczu. Piłkarz występujący na pozycji pomocnika lub obrońcy w rosyjskim klubie Lokomotiv Moskwa. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018 i Mistrzostw Europy 2012. W reprezentacji Polski zadebiutował w listopadzie 2009 roku w meczu towarzyskim przeciwko Rumunii. 18 marca 2018 roku poślubił Rosjankę Lanę Bajmatową. Mają dwóch synów, Roberta urodzonego w 2018 i Adriana urodzonego w 2021. Bartosz Bereszyński, urodzony w lipcu 1992 w Poznaniu. Piłkarz występujący na pozycji obrońcy. 4 czerwca 2013 roku podczas towarzyskiego spotkania z Liechtensteinem zadebiutował w seniorskiej reprezentacji, w której do dziś rozegrał już 28 meczów. Jest synem Przemysława Bereszyńskiego, byłego piłkarza m.in. Lecha Poznań. Wraz ze swoją partnerką mają mocydlarz, mają syna Leo, urodzonego 10 października 2017 roku. Artur Jędrzejczyk, urodzony w listopadzie 1987 roku w Dębicy. Piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Legii Warszawa oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018 i Mistrzostw Europy 2016. 26 lipca 2010 roku Jędrzejczyk został powołany przez selekcjonera reprezentacji Polski Franciszka Smudę na towarzyski mecz z Kamerunem. Do dziś w kadrze rozegrał 40 spotkań. 28 grudnia 2014 roku wziął ślub z Agnieszką Jurczyk. 14 sierpnia 2018 para doczekała się córki Oliwii. Sławomir Peszko, urodzony w lutym 1985 w Jaśle. Piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Wieczysta Kraków. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016 oraz Mistrzostw Świata 2018. W kadrze zadebiutował 19 listopada 2008 roku, wchodząc na mecz z Irlandią. Pierwszą bramkę strzelił 17 stycznia 2010 w spotkaniu z Danią. Ma żonę Annę. Ślub odbył się 18 stycznia 2009 roku w kościele w Płocku, rodzinnej miejscowości jego żony. Mają córkę Wiktorię urodzoną w 2009 oraz syna Marcela urodzonego w 2014. Jakub Wawrzyniak, urodzony w lipcu 1983 w Kutnie. Piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Uczestnik Mistrzostw Europy 2008, 2012 i 2016. W reprezentacji Polski zadebiutował 6 grudnia 2006 roku w spotkaniu przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Jego żoną jest Karolina. Pobrali się 31 marca 2007 roku. Owocem tego małżeństwa jest dwójka dzieci, córka Oliwia i syn Antoni. Krzysztof Mączyński, urodzony w maju 1987 roku w Krakowie. Piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Śląsku Wrocław oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016. 15 listopada 2013 roku Mączyński zadebiutował w seniorskiej reprezentacji w meczu ze Słowacją. Jego żoną jest Katarzyna. 5 października 2015 roku został ojcem córeczki Wiktorii, natomiast 29 listopada 2016 roku urodził mu się syn Filip. Eusebiusz Smolarek, urodzony w styczniu 1981 w Łodzi. Były piłkarz, który występował na pozycji pomocnika lub napastnika. Syn wybitnego byłego reprezentanta Polski Włodzimierza Smolarka. W barwach reprezentacji Polski w latach 2002-2010 rozegrał 47 meczów, w których strzelił 19 goli. Wystąpił z nią na Mistrzostwach Świata w 2006 roku oraz na Mistrzostwach Europy w 2008. Ma brata Mariusza. Jest żonaty z Holenderką Tirzą van Gissen. Mają dwóch synów, Mesa i Fasa. Roman Kosecki, urodzony w lutym 1966 w Piasecznie. Były piłkarz, który występował na pozycji napastnika lub pomocnika. Pełnił funkcję kapitana reprezentacji. Zaliczył 69 występów w reprezentacji narodowej
i strzelił łącznie 19 goli. Jest żonaty z Jadwigą Kosecką. Roman i Jadwiga mają dwoje dzieci, między innymi piłkarza Jakuba, który jest byłym reprezentantem Polski. Tomasz Frankowski, urodzony w sierpniu 1974 w Białymstoku. Były piłkarz występujący na pozycji napastnika. Jako reprezentant wystąpił w 22 spotkaniach, zdobywając 10 bramek. Był jednym z głównych zawodników reprezentacji Polski, która wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jego żoną od ponad 20 lat jest Edyta Szymajda. Poznali się w 1999 roku. Piłkarz wraz z żoną mieszkają w Białymstoku. Jacek Bąk, urodzony w marcu 1973 roku w Lublinie. Uczestnik turniejów finałowych Mistrzostw Świata w 2002 i 2006 oraz Mistrzostw Europy w 2008. Wielokrotny kapitan kadry narodowej. W reprezentacji rozegrał 96 meczów, strzelając 3 bramki. W 2008 roku poinformował PZPN, że definitywnie kończy karierę reprezentacyjną. Był żonaty z Anną. Byli razem 25 lat. Mają syna Jacka, urodzonego w 1992 roku, który gra w LKS Liszczance Liszki, w rozgrywkach A-klasy. Piotr Świerczewski, urodzony w kwietniu 1972 roku w Nowym Sączu. Piłkarz występujący na pozycji pomocnika. 26 listopada 1992 roku zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu przeciwko Argentynie. Uczestnik Mistrzostw Świata w 2002 roku. Łącznie w reprezentacji rozegrał 70 spotkań i strzelił jednego gola. Jest żonaty z Lidią. Owocem tego małżeństwa jest dwójka dzieci. Syn Tomasz urodzony w 2004 roku i córka Anna urodzona w 2007. Paulo Sousa, urodzony w sierpniu 1970 w Wizu. Portugalski trener piłkarski oraz piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Reprezentant Portugalii. Uczestnik Euro 1996 i 2000. Od 21 stycznia 2021 roku piastuje funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, zastępując na tym stanowisku Jerzego Brzęczka. Dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Cristina Neto de Almeida. Owocem tego małżeństwa jest dwójka dzieci, córka Maria i syn Guilherme. Obecnie żonaty z Cristiną Moller, z którą wychowuje jej córkę Naczę z wcześniejszego związku. Ślub Paulo i Cristiny odbył się w 2006.